Dzień dobry, tatusiu. 20 lat później, szybko minęło. I'm coming. How was your morning? Want one? No, I don't want one. Well, I have some interesting news for you. Where were you, Tess? West End District. Hey, we had a drop to make. We had a drop to make. Well, you wanted to be left alone, remember? So I'll take one guess. The whole deal went south and the client made off with our pills. Is that about right? Deal went off without a hitch. Enough ration cards to last us a couple of months, easy. You want to explain this? I was on my way back here, and I got jumped by these two assholes, all right? And yeah, they got a few good hits in, but... Look, I managed. Give me that. Are these assholes still with us? Well, that's funny. At least find out who they were. Yeah, look, they were a couple of nobodies. They don't matter. What matters is that Robert fucking sent them. Our Robert. He knows that we're after him. He figures he's gonna get us first. Son of a bitch, he's smart. No. He's not smart enough. I know where he's hiding. Like hell you do. Old warehouse in Area 5. Can't say for how long, though. Well, I'm ready now, yeah? Oh, I can do now. Także jak widzicie, powróciliśmy po 20 latach. Miejmy nadzieję, że nie będzie żadnych problemów. Checkpoint still open. We got a few hours left until curfew. Well, we better hurry up then. To idźmy. Are you serious? I gotta serve the damn papers this morning. I've been selected for outside work duty. Oh, that's such crap. Soldiers are supposed to handle the outside. I'll make sure to tell them that. Ale jak widzicie, gra wygląda dosyć ładnie, mimo że tekstury są troszeczkę rozmazane, ale myślę, że portowanie całkiem ładnie wyszło. To na pewno chcecie zobaczyć, ponieważ to jest dosyć ważna część, kurde, tego co się dzieje właśnie już w tym mieście i tego właśnie nie chciałem przegapić. Także jak widzicie, prewencja. I tak się załatwia właśnie zarażonych. Ten dźwięk tylko jak tutaj działa, nie podoba mi się strasznie. What's your business here? Got the day off. Visiting a friend. All right, move on through. Thanks. I tak. No to biegł się.
Teraz sprincik i jak widzicie pomału odblokowujemy tutaj niektóre czynności naszej super postaci, naszego super bohatera, który niestety stracił tragicznie córkę, ale jest całkiem dobrze. So much for the easy route. Patch yourself up, all right? Jestem właśnie ciekaw, jakby to wyglądało. R2, ten tutaj. Muszę trzymać oczywiście. Jakby to wyglądało, gdybyśmy mogli tamtędy przejść i można było na przykład uniknąć tego wybuchu, ale... Ale niestety nie da się ominąć niektórych skryptów. Hey Tess, you see that shit? I was there. Hey, how's the east tunnel looking? It's clear. I just used it. No patrols. And where are you off to? Gonna pay Robert a visit. You too? Who else is looking for him? Marlene. She's been asking around, trying to find him. Marlene? What do the Fireflies need with Robert? You think she'd tell me? Well, what did you tell her? The truth. I got no idea where he's hiding. Good man. Hey, you stay out of trouble, all right? Military's gonna be out in force soon. Yeah, see you around. No, to na razie, murzynku. Marlene looking for Robert? What do you make of that? I don't like it. You better find him before the Fireflies do. Także jak widzicie, dużo jest przerywników takich, gdzie oni tutaj gadają. Będę starał się naprawdę unikać tego, żeby ich zagłuszać. Miejmy nadzieję, że nie będą tutaj później za często gadać. Hey guys, how's it going? Shit's stirring up out there. How are we looking over here? It's been quiet. No signs of military or infected. That's what I'd like to hear. Joel, give me a hand with this. Okay, już. Gdzie to jest silna kobieta, ona sobie poradziła sama, jak widzicie. Ten koleś powinien to pchnąć, co prawda. Ale no trudno się mówi. Dobra, skaczemy za nią i idziemy dalej, kurde, w ten ogień piekielny. 20 lat później po infekcji, jak widzicie, jest gigantyczne zamieszanie w mieście. Dziękuję za oświetlenie. Także jak widzicie, samo wprowadzenie jest takim, jakby nie patrzeć, tutorialem, gdzie uczymy się sterować postacią i mniej więcej uczymy się tego, co tutaj mamy zrobić. Nacisnij R2, gdy nie celujesz, aby przeładować. Także przeładujmy naszą broń. Mamy całe 4 naboje. Szaleństwo. Także tutaj czasami są takie dziwne, dzikie rzeczy i nie wiadomo dokładnie, gdzie trzeba co zrobić. Ale będę starał się wszystko zauważyć. Miejmy nadzieję, że będzie git. I tutaj jest rzecz fantastyczna. Ta kobieta jest po prostu fenomenalnie silna. Patrzcie tylko na to, co ona teraz tutaj zrobi. Jedną ręką podniosła jakiegoś 90-kilowego faceta. Jedną ręką. Kto się może poszczycić taką siłą? Serio? Myślę, że nasi strongmeni mieliby niemałe problemy z tym. Be careful. When am I not? That a trick question? I w końcu światło dzienne. Pięknie. Ain't been out here in a while. It's like we're on a date. Well, I am the romantic type. You got your ways. Na tym się celuję, wybaczcie. Miałem zamiar biegać, nie celować w nią. Mam pytanie, jak się chowa broń ponownie, bo nie jestem pewien. Where's the ladder? It's gotta be around here somewhere. Broń się sama chowa. A drabina jest tuż tutaj. Wcześniej obszedłem wszystko naokoło, ale już ją tutaj mamy. Także wiedziałem, gdzie, co i jak. Także na początku będzie dla was łatwiej. I odblokowano samouczek, który jest mi całkowicie zbędny, ponieważ już troszeczkę umiem sterować tą grą. Tak, tutaj się nie da, proszę pana. Tutaj się da. The fuck? Coś ty zrobił? Podnieś tą drabinę. No za debil.
No właśnie, o to mi chodziło cały czas. Ladies first. Lady, you must be thinking of someone else. Nie, po prostu chciałem pogapić na twój tyłek. It's all relative. This way. Także wszystko przed nami. Tutaj są zakamarki, które oczywiście trzeba będzie przeszukać, ale to za chwilkę do tego dojdziemy, ponieważ tu można naprawdę fajne rzeczy znaleźć. Jak widzicie, tutaj coś mamy. R3, aby włączyć latarkę, także możemy sobie tutaj troszeczkę poświetlać. Nieśmiertelnik świetlików. Także możemy już sobie niektóre rzeczy pooglądać, także ja będę starał się tutaj zwiedzać i eksplorować te tereny, żeby niczego mniej więcej nie pominąć, tylko jednak jak najwięcej rzeczy sobie pozbierać w miarę możliwości, bo jak widzicie są tutaj skrytki, które można tutaj sobie poodkrywać. Niestety za wiele tego nie ma, dlatego warto jednak to eksplorować. Jak widzicie tutaj są części, które warto zbierać, ponieważ ulepszenia broni i tak dalej, także na pewno będę... Na pewno będę chciał to wszystko znaleźć, także prosiłbym tylko o jedną rzecz, żebyście nie spoilerowali mi gry. Także jak widzicie, klimatycznie strasznie szybko się tutaj robi. Jest i nasz kurde zarodnik. Nie, to chciałem włączyć. Tutaj musimy sobie przejść na szybko. Ten koleż jest strasznie nierozważny jak na 20 lat takiego życia. Strasznie nierozważne to było z jego strony. Także jak widzicie, będziemy podejmować też przeróżne wybory w grze. Nie wiem, jakie one będą później miały wpływ na to, jak ja będę tą grę przechodził i tak dalej. W każdym bądź razie za pierwszym razem podjąłem decyzję, że jednak ułatwimy troszeczkę kolesiowi odejście z tego świata. Zebraliśmy tak jego broń, także mamy amunicję. Oczywiście będę się tu dalej rozglądał, tak jak obiecywałem. Ale nie chciałem, żeby ten koleś później się ożywił i miał nas tutaj na sumieniu, że jednak kurde... Mógł nas zabić, nas nie zabił, nie pamiętam, którędy miałem tutaj iść. Oczywiście rozglądam się póki co. A, stąd przeszliśmy. Dobra, kit majonez. Dziewczyno, sorry. Nie ma tu miejsca za dużo, żeby tak kurna się tu wszystko. Fak, zapomniałem o tym. Przytrzymaj R1, aby Joel zaczął nasłuchiwać. Okej. Okay. Trzymam R1. Także jak widzicie, musimy strasznie pomalutku teraz chodzić i załatwiać sobie ich po cichu. Także na szybciutko duszenie, zabijanie, masakrowanie. Miejmy nadzieję, że nic nam nie zrobią po drodze. I że będzie w miarę okej. Nie wiem, czy światło na nich działa. W każdym bądź razie chyba nie powinno. Także postarajmy się zabić pierwszą tutaj osobę. Będę starał się wycelować w głowę. Za pierwszym razem mi się to nie udało, ale jest chyba okej. Okej. Ona go załatwiła, także jest całkiem nieźle. Wciśnij oczywiście R2, aby przeładować. Samo się przeładowało. Zmarnowałem trochę amunicji. Także troszeczkę porażka z mojej strony. Także porozglądajmy się tutaj. Nie pamiętam, czy ja to za pierwszym razem wszystko tu eksplorowałem. I czy ja tutaj coś znalazłem, więc wolę się upewnić po raz kolejny, że jednak czegoś nie przeoczyłem. Bo byłoby głupio, gdyby jednak coś tu pozostało, a ja tego nie zebrałem. Oj, coś tutaj mamy. Co my tutaj mamy? Pełne. Życie mamy pełne, także
Ja niestety batonika nie mogę zebrać. Co my tutaj jeszcze mamy innego? Tutaj mamy jakiś pokój. Troszeczkę strach. I tutaj mamy oczywiście amunicję, także jak widzicie, warto jednak chodzić. Tej amunicji nie jest tutaj masakrycznie dużo. Nie jest to strzelanka, także nie spodziewajcie się tutaj nie wiadomo czego. Musimy dostać się teraz do góry. I oczywiście możemy już chyba za niedługo ściągnąć maskę. Oczywiście tu jeszcze sobie wejdziemy, posprawdzamy sobie co i jak. Nic się nam tutaj nie świeci, na szczęście jest to podświetlone wszystko, co możemy tutaj znaleźć. Także nie jest tak tragicznie źle. No, otwieraj te drzwi. Nie jest tak tragicznie źle. Możemy sobie eksplorować właśnie to wszystko. Także tutaj mamy notatkę. Wciśnijmy sobie właśnie ten przycisk. Zapominam, że tu jest dodatkowa rzecz. Cześć braciszku, tak niewiele brakowało, siedzę za murami, wiedząc, że nigdy nie zobaczę strefy. Czekając na przemytnika, usłyszeliśmy zbliżający się oddział żołnierzy. Spanikowaliśmy i skryliśmy się przed nimi w budynku, z którego piszę. Zarodniki zauważyliśmy, gdy już było za późno. Wszyscy jesteśmy zarażeni, zostało nam kilka godzin. W najlepszym razie dzień. Wciąż mam nadzieję, że przemytnik się pojawi i będę mógł przekazać ci tę wiadomość. Powinienem był cię posłuchać i przyjść do strefy, kiedy miałem okazję. Teraz już jest za późno. Trzymaj się, Mark. Także jak widzicie, mamy tutaj znajdźki typu właśnie... Ta. As much as everyone complains about it, you got all these poor bastards wishing they were living on the inside. Także jak widzicie, są fajne znajdźki, gdzie można właśnie dowiedzieć się czegoś więcej o fabule tej gry, zobaczyć co i jak. Także lecimy dalej. Oj. Włączmy latarkę. Oszczędzajmy baterię. Bardzo świeże. Why don't you ask Bill to get you some of them air fresheners? Hey, if they weren't expired, that'd be a good idea. Także jak widzicie, świat, który znamy, troszeczkę się zmienił. Through here. Cover the entrance. I got it. Dobra, idźmy dalej. Poszukajmy sobie naszego przejścia. Damn it. Plank fell down. No cześć, deseszko. Be a deer, would you? I'll get it. Okej, to idziemy w takim wypadku po deskę. Później sobie tutaj pozwiedzamy co i jak. Także deska nie jest jakimś większym problemem. I znowu tutaj będzie pokaz umiejętności i siły naszej pani. Nie to. Zapominam, kurde, jak z tym sterowaniem jest jeszcze nie do końca. Jestem przyzwyczajony do troszkę innego. Ale zobaczcie, że ta kobieta jest super mega silna. Ona jest po prostu fenomenalnie silna. Widzicie to? Czy wy to widzicie? Taką dechę sobie po prostu podrzuca. Ona jest... ta kobieta jest niesamowita. Nie to, to. Ten przycisk. Miałem zamiar wskoczyć, nie skradać się. Teraz pytanie, czy ja tutaj coś znalazłem? Chyba tutaj nic nie znalazłem ostatnim razem, jak chodziłem. Aczkolwiek pewności nie ma, więc wolę sobie sprawdzić. Już, kurde. Ona tak rozkazuje. Dobra, idziemy tam. Idziemy tam, tutaj mamy się przecisnąć szybciutko po tej deseczce. Jak się nie mylę, tutaj chyba coś było za rogiem. Tak, tutaj chyba był batonik. Nie pamiętam, czy ten koleś mnie tutaj trafił, czy nie trafił. Mam pełne życie, więc niestety nie mogę sobie zbierać. Nie wiem, na jaką cholerę mi ten plecak, skoro batonika dodatkowego nie mogę sobie zebrać. To jest trochę głupie. Także troszeczkę słabo. Make sure there ain't any soldiers around. It's clear. Come on. No biegnę, już kobieto, nie denerwuj się. Ale jak widzicie, miasto przejęła jednak natura. Wygląda to fantastycznie. Zamknijmy drzwi, włączmy oświetlenie. Troszeczkę tu ciemno. Poszukajmy oczywiście rzeczy, które tu się mogą kryć.
Naprawdę nie pamiętam, kurde, ej, grałem w to jakieś 3 tygodnie temu może. I troszeczkę rzeczy pozapominałem. O, i świetnie, mamy amunicję, także jest całkiem nieźle. Na pewno jakiś użytek z tego zrobimy. 9 naboi. Hey, little man. Make sure the coast is clear. No soldiers, none of Robert's men, yeah? You know he's expecting us. Well, that'll make it more interesting. Good to go. Come on. Okej, ale ten dzieciak się nawęszył. Posprawdzał co i jak. Chwila, bo ja tu za pierwszym razem nie poszedłem. Ale nic tu niestety nie ma. Szkoda. Nic tu nie ma, docieramy do takiego pierwszego miasta chyba. I tutaj się troszeczkę dzieje. Że jak widzicie, sklepy i inne pierdoły. Idźmy sobie pomału. To nie są żołnierze, to są zwykli ludzie, tak? Spieprzaj, koleś. Jej, jakieś dzikie walki tutaj sobie urządzają. Nie ma tak się lać, kurna. A, czyli co, bo ona ma cycki, to ma uprawnienie i może sobie łazić gdzie chce, a ja już nie mogę, bo mam brodę, tak? Niesprawiedliwość tego świata to tak, tak. To się od razu odczuwa. Jestem ciekaw, czy tu będą jakieś misje poboczne. A tędy mamy iść? Okej. I'm looking for Robert. You come through here? Half hour ago. He went back to the wharf. He's there now.